Lachowski i Piątkowski o prawie międzynarodowym. Podcast Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz portalu Obserwator Międzynarodowy. 7 października organizacja Hamas zaatakowała Izrael w sposób, który nie był całkowicie przewidziany przez służby tego państwa. Ta pamiętna sobota, była faktycznie szokiem dla mieszkańców Izraela, których wówczas bardzo wiele osób poświęciło swoje życie z perspektywy ataku Hamasu i po prostu ofiar śmiertelnych, których ta sobota przyniosła. Izrael po początkowym szoku zorganizował się i rozpoczął swoją kontrofensywę w strefie Gazy, kiedy nagrywamy ten odcinek, wciąż trwa, co do zasady operacja powietrzna, wciąż jeszcze władze Izraela zastanawiają się nad operacją, nad inwazją lądową. I właśnie w tematyce Izraela, strefy Gazy z perspektywy prawa międzynarodowego będzie poświęcony nasz dzisiejszy odcinek, na który serdecznie zapraszają. Mateusz Piątkowski oraz Tomasz Lachowski. Zanim powiemy o współczesności, czyli o tym, jak oceniamy wydarzenia z ostatnich już kilku tygodni z perspektywy momentu naszego nagrywania i oczywiście też publikacji samego odcinka, to warto przede wszystkim skupić się na tym, w zasadzie, jaka jest historia tego obszaru. Oczywiście, tutaj cofać się aż do czasów biblijnych nie musimy, natomiast warto skupić się przede wszystkim, jak ta sytuacja rozwijała się po II wojnie światowej, czyli na obszarze. Byłego mandatu brytyjskiego, właśnie Palestyny, w kontekście przede wszystkim pomysłu dwóch państw i rezolucji, którą nowo powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, a tutaj mówiąc bardzo konkretnie, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło. W listopadzie 1947 roku, czyli właśnie rezolucję numer 181, która była takim w istocie pomysłem, taką propozycją właśnie dwóch państw, które miałyby powstać na obszarze Palestyny, czyli państwa żydowskiego oraz państwa arabskiego, przy czym Jerozolima miała zostać poddana. Międzynarodowemu nadzorowi. No i tutaj pytanie do Ciebie. W zasadzie, jak to się stało, że faktycznie ta rezolucja nie była wówczas zrealizowana i do dzisiaj pozostaje tak naprawdę niewykonanym aktem prawa miękkiego, aktem politycznym? Co ciekawe, przecież wówczas to. Przede wszystkim strona arabska odrzuciła tę rezolucję jako niekorzystną z perspektywy aspiracji właśnie palestyńczyków, którzy powoływali się na ten historyczny korzeń, ten historyczny rdzeń i swoje w istocie pochodzenie wielowiekowe właśnie na tym obszarze. Więc jak to właściwie wyszło, że nie wyszło? Nic specjalnie dobrego wówczas po Drugiej Wojnie Światowej w kontekście tego sporu konfliktu żydowsko-arabskiego. Patrząc z pewnej perspektywy na rok 1947, trzeba zwrócić uwagę na pewne aspekty związane z generalnie z zapoczątkowaniem. Procesu formowania się, jak to było nazwane w deklaracji Balfura z 1917 roku, domu dla narodu żydowskiego, bo w tej deklaracji w 1917 roku pada to sformułowanie, że formuje się, formuje się właśnie takie, używając takiego dość języka, Wręcz publicystycznego w dokumencie oficjalnym rządowym, że to ma być home, czyli dom dla narodu żydowskiego. Ja trochę wracam do czasów sprzed II wojny światowej, bo trzeba zwrócić uwagę, że w 1917 roku, kiedy w ogóle pojawiła się kwestia właśnie palestyńska-izraelska, to był taki trudny moment w I wojnie światowej, kiedy alianci zachodni ponosili duże straty. Stany Zjednoczone jeszcze do wojny nie przystąpiły, a jednym z państw centralnych, było Imperium Osmańskie. Żeby Imperium Osmańskie osłabić, Brytyjczycy potrzebowali wsparcia. Zarówno ludności arabskiej, ale również pod kątem takiego szerokiego aspektu prowadzenia działań zbrojnych, także poparcia tego ruchu żydowskiego, szczególnie silnego właśnie w tamtym czasie. I pojawiały się właśnie kwestie z jednej strony obietnic utworzenia, no właśnie, wtedy nie było jasne, czy, czy domu czyli jakiejś administracji, czy też ewentualnie własnego państwa. A z drugiej strony pojawiła się również ta kwestia powstania arabskiego, słynny Lorenz Arabii, to jest właśnie ta historia, która miała doprowadzić do przełomu militarnego na... Na Bliskim Wschodzie. Faktycznie tak się stało. 1917-1918 rok w wyniku układów po I wojnie światowej Wielka Brytania obejmuje zarząd mandatem i ten zarząd mandatem trwa mniej więcej właśnie do 1947 roku. W międzyczasie mamy ten um, Palestyna była generalnie przewidywana jako mandat klasy A, czyli to terytorium, które miało szybko uzyskać niepodległość. Później ona trochę została złączona w takim ogólnym zarządzie z Transjordanią, ale właśnie w, w tych latach 1918-1947 trwa napływ osadnictwa żydowskiego. W tym okresie no dochodzi już do pierwszych niepokojów arabsko-żydowskich, ale tu zaważyła generalnie na, na takim a innym przebiegu tej sytuacji również postawa Wielkiej Brytanii, która stwierdziła, że po II wojnie światowej, że Mandatem tym już zarządzać nie będzie. W związku z tym, przed społecznością międzynarodową pojawił się problem tego, co zrobić. I stąd też, jak już wspomniałeś, decyzja, rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 181 z 1947 roku, z listopada 1947 roku, poparta, co ciekawe, pamiętajmy, że wtedy ONZ był znacznie skromniejszy pod kątem ilości państw członkowskich niż jest dzisiaj, bo, bo wtedy właściwie to była koalicja państw zwycięskich w okresie II wojny światowej plus jeszcze pewne państwa właśnie Bliskiego Wschodu, państwa arabskie i państwa Ameryki Łacińskiej, no i to jest dość ciekawe, ponieważ za przyjęciem tej rezolucji, tej rezolucji, która właśnie optowała za sformowaniem dwóch państw, państwa arabskiego, państwa żydowskiego, ze specjalnym statusem Jerozolimy, głosował zarówno blok wschodni, jak i blok zachodni. Jedynymi państwami, które głosowały przeciw, były państwa arabskie, a oprócz tego, co też dość ciekawe, Turcja i Grecja głosowały przeciwko przyjęciu tej rezolucji. Ta rezolucja została przyjęta. Na podstawie tej rezolucji w 1948 roku Izrael proklamował niepodległość, natomiast pamiętajmy, że zarówno rezolucja, Plan Podziału Palestyny, jak i deklaracja niepodległości Izraela zostały. Kategorycznie odrzucone przez stronę arabską, która rozpoczęła um, wojnę z Izraelem w 1948 roku, którą to wojnę Izrael wygrał. Um, państwa arabskie i też um, sąsiedzi Izraela nigdy nie pogodzili się z sytuacją, jaka miała miejsce w, w Palestynie, i w 1967 roku planowali ponownie odwrócić nieco. Odwrócić nieco linię kontaktu, bo tu trzeba zwrócić uwagę, że w tamtym okresie tak naprawdę granicy jako takiej ustalonej nie było. Była tak naprawdę pewna linia rozjemcza, linia zawieszenia broni, ale Izrael, dość spektakularnym sukcesem militarnym, zadał chlęskę koalicji państw arabskich Egiptowi, Syrii i Jordanii, i tak naprawdę od tamtego czasu, od 1967 roku, zaczął rozpoczął okupację. Właśnie tego, co nazywamy zachodnim brzegiem, a także strefy gazy, właściwie przejmując kontrolę nad całością dawnego mandatu Palestyny w tym zakresie. I ten proces oczywiście no, doprowadził do masowych przesiedleń, migracji tutaj palestyńczyków. Palestyńczycy rozpoczęli walkę, taką typową walkę narodowo-wyzwoleńczą poprzez ruch organizacji Wyzwolenia Palestyny, Jasera Arafata. Jaser Arafat początkowo w ramach OWP, prowadzone były, co, co, co trzeba sobie wprost powiedzieć, pewne akty terroru z najbardziej znanym aktem z 1972 roku Olimpiady w Monachium. Natomiast w pewnym momencie pod koniec lat 70 Arafat zdecydował się te, te operacje terrorystyczne porzucić na rzecz próby upaństwowienia Palestyny jako takiej, czyli może nie tyle upaństwowienia, bo to o tym pewno poruszymy to zagadnienie, ale umiędzynarodowienia sprawy palestyńskiej, czyli rozpoznania dążeń narodu palestyńskiego. No i stop WP zaczęła takie, takie sukcesy odnosić, bo mamy tutaj stwierdzenie, stwierdzenie, że narodowi palestyńskiemu przysługuje prawo do samostanowienia. To zostało stwierdzone rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lat 80. Potępiono na przykład w 1980 roku Aneksję aktem Knesetu wschodniej Jerozolimy do Izraela, między innymi zalecono członkom ONZ, aby nie uznawali za legalne wszelkich tego typu, aby nie uznawali za legalne skutków tej aneksji, na przykład nie rozmieszczali ambasad w Jerozolimie. Stąd też zdecydowana większość, większa część placówek dyplomatycznych, które znajdują się w Izraelu, znajdują się w Tel Awiw. Tylko Stany Zjednoczone za czasów prezydenta Trumpa zdecydowały się na przeniesienie ambasady do Jerozolimy, co zdaniem Palestyny jest naruszeniem wprost zakazu uznawania sytuacji nielegalnych i stosownych przepisów prawa dyplomatycznego i konsularnego. I oczywiście konflikt, który tli się w tle, jeszcze również wojna domowa w Libanie, bardzo krwawa w latach 80. W pewnym momencie dochodzi do przełomu, przełomu związanego z tym, że po pierwsze Izrael przeprowadza procesy pokojowe z Egiptem, po również później pojawia się proces pokojowy z Jordanią, gdzie w pewnym sensie stabilizuje te zewnętrzne swoje granice, a z drugiej strony tysiąc połowa lat 90., czyli te słynne porozumienia z Oslo, układy z Oslo, które tworzą pewną namiastkę, Palestyńskiej Państwowości, czyli tak zwaną autonomię palestyńską, dość złożony dokument, w ramach którego autonomia uzyskuje pewną jurysdykcję współdzieloną, czy w niektórych kwestiach wyłączną na tych obszarach, które nazywane są obszarami okupowanymi. Natomiast pomimo tego, że właściwie społeczność międzynarodowa cały czas. Optowała za pewnym sensie stworzeniem tych dwóch państw, na przykład rezolucja 20, 262 z 1967 roku, która wezwała Izrael do opuszczenia terytoriów okupowanych. Ta rezolucja, trzeba sobie powiedzieć wprost, ta rezolucja z jednej strony w Izraelu jest traktowana jako taki sygnał, że owszem, rozmowy na temat utworzenia. Ewentualnie państwowości palestyńskiej mogą się zacząć dopiero, generalnie ta okupacja nie zakończy się, dopóki nie zostanie sformułowane pewne porozumienie pokojowe w charakterze trwałym. Natomiast perspektywa palestyńska jest taka, że najpierw trzeba wykonać tą rezolucję, a dopiero później możemy mówić ewentualnie o jakimś trwale rozwiązanym pokojowym. Czyli w pewnym sensie mamy pewien ramy procesu pokojowego, które są wyznaczone stosownymi dokumentami. Czy 1947 roku, czy rezolucje Rady Bezpieczeństwa z 1967 roku, które były wielokrotnie później powtarzane. Czy w rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego, czy w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Mamy mapę pokojową, program prezydenta Busha. Juniora, który, który zakładał właśnie przejście do takiej państwowości palestyńskiej za pomocą tak zwanego kwartetu, czyli pewnych mocarstw czy organizacji, które miały nadzorować ten proces. Ostatnia próba to plan pokojowy prezydenta Trumpa. Z bodajże z 2017 roku, w którym on przedstawił taki projekt podziału, stworzenia dwóch państw w takim dość skomplikowanym układzie. Między innymi wskazując, że Gaza to nie tylko samo, sama strefa Gazy, ale również na przykład wydzielenie specjalnych stref industrialnych czy też stref rolniczych dla Palestyny. Proces ten trwa, proces ten jednak nie kończy się kropką nad I. No, i właśnie wydaje mi się, że słuchaj, możemy tutaj przejść do kolejnego zagadnienia. no i Zagadnienia, które jest niezwykle frapujące, bo czy Palestyna jest państwem, czy też tak naprawdę jest ruchem, który walczy o tą państwowość, bo powiem szczerze, że z pewnością słuchacze mogą tu mieć poważne wątpliwości. Z jednej strony mamy przedstawicielstwo Palestyny w Polsce, z jednej strony Pal Palestyna jest stroną wielu umów międzynarodowych, ale czy twoim zdaniem jest państwem? Tak, to pytanie jest rzeczywiście niezwykle frapujące, też niezwykle ważne w sensie politycznym i prawnym. Zanim udzielę odpowiedzi swojej na to pytanie, czy według mnie Palestyna jest państwem, to przypomnijmy, że w istocie w stosunkach międzynarodowych i w prawie międzynarodowym państwem jest ta jednostka, jest ten aktor sceny międzynarodowej, który łącznie spełnia cztery kryteria przewidziane. Przez konwencję z Montevideo, jeszcze z lat, z lat 30., natomiast w istocie ta definicja ma charakter w pełni akceptowany, czyli w zasadzie jest tym elementem prawa zwyczajowego, która mówi, że państwem jest ta jednostka, która posiada stałe terytorium, stałą ludność, efektywną władzę oraz zdolność do wchodzenia. W relacje międzynarodowe. I tutaj faktycznie ten element jest o tyle ciekawy, bo chociażby kwestia terytorium. Oczywiście prawo międzynarodowe nie nakazuje, aby terytorium państwa było zwarte. Mamy przykłady bardzo wielu państw, w które możemy wskazać, że części integralne tych państw znajdują się. Są oddzielone od tej właściwej części terytorium, no choćby USA i Alaska, która jest częścią terytorium państwa amerykańskiego, a jednocześnie oczywiście jest od niego fizycznie, geograficznie oddzielona. Natomiast z perspektywy Palestyny, no w tym przypadku wydaje się, że tym terytorium powinno być objęte takie obszary jak zachodni brzeg Jordanu, jak właśnie strefa gazy oraz wschodnia Jerozolima. To też wynika z pewnych decyzji, na przykład chociażby Międzynarodowego Trybunału Karnego, o czym sobie jeszcze za chwilkę powiemy, który właśnie w ten sposób znalazł czy też wskazał na swoją jurysdykcję właśnie w kontekście sprawy palestyńskiej przed MTK. Więc samo terytorium już, Pewne nam trudności nastręcza, natomiast rzeczywiście można wskazać, że ono jest jako, jakoś tam fizycznie dostrzegalne i definiowalne. Ludność, no oczywiście tutaj w tym przypadku jest to większość palestyńska, oczywiście mogą być również pewne mniejszości narodowe czy etniczne, które dany obszar zamieszkują, więc w tym przypadku chodzi o to, że ta. Ten lud, ten naród jest narodem dominującym, jest narodem politycznym w istocie, no i jest pewną wspólnotą, która ma pełne prawo do samostanowienia właśnie w postaci państwa. I tak jak mówiłeś bardzo słusznie, już czy to ONZ, czy również Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w tej słynnej sprawie muru na okupowanych terenach Palestyny, który Izrael zbudował, też potwierdził, że właśnie naród palestyński ma prawo do samostanowienia. Pytanie o efektywną władzę, dlatego, że jak sam zauważyłeś taką pewną formą protezy państwowości właśnie wynikającą z porozumień w oslo była jest autonomia, autonomia palestyńska. No tutaj rzeczywiście warto zauważyć, że Autonomia palestyńska jest w istocie, czy znaczy też ta władza, która jest jakby wynika z, z faktu autonomii palestyńskiej, w istocie zarządza, ale tak naprawdę tylko zachodnim brzegiem Jordanu, ponieważ nie ma realnej, efektywnej władzy nad strefą gazy, gdzie właśnie z kolei rządy sprawuje Hamas z perspektywy amerykańskiej czy Unii Europejskiej. Organizacja terrorystyczna, więc też w tym przypadku należy zauważyć, że ta władza, po pierwsze, jest to autonomia więc w jakimś sensie zależna od właśnie zewnętrznego podmiotu, którym jest Izrael, a po drugie nie zarządza efektywnie całością swojego terytorium. No i rzecz trzecia, rzecz czwarta, czyli ten element dotyczący relacji międzynarodowych. Tutaj też przypomnimy naszym, naszym słuchaczom, że prawo międzynarodowe nie wskazuje na konieczność uznania jako elementu które konstytuuje państwo. Natomiast z pewnością uznanie danego państwa za państwo, czyli właśnie potwierdzenie, że ono ma zdolność realną do wchodzenia w relacje międzynarodowe, jest, takim, jest, takim, jest taką pieczęcią, takim stemplem, że dla innych podmiotów faktycznie dany podmiot staje się w pełni państwem. Czyli można powiedzieć w ten sposób, że Palestyna w zasadzie z jednej strony spełnia, te kryteria, natomiast z drugiej, w kilku miejscach, zwłaszcza tej efektywnej władzy, należy wskazać na pewne właśnie ułomności, pewne deficyty, które tutaj można wskazać. Natomiast jakie są w, w tym ujęciu międzynarodowym pewne ewentualne tezy, które mówiłyby, że Palestyna jest faktycznie państwem? Tutaj warto zauważyć, na przykład, 2011 rok, Palestyna. Jest przyjęta do UNESCO, czyli jednej z organizacji wyspecjalizowanych Organizacji Narodów Zjednoczonych. To był ten taki też ważny pierwszy krok, ale bardzo dużo bardziej istotny krok nastąpił rok później, kiedy w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ nastąpiło głosowanie nad statusem Palestyny właśnie w ONZ, i wówczas 138 państw. Głosowało za tym, aby uznać Palestynę za nieczłonkowskie państwo obserwatora przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więc widzimy tutaj to kolejne potwierdzenie, w tym przypadku, właśnie aspektu zewnętrznego tych relacji międzynarodowych, że dla innych, dla 138 państw, które głosowały za, Palestyna stała się państwem obserwatorem nieczłonkowskim ONZ. Ta rezolucja, też z listopada, tutaj tak się złożyło, że wiele ważnych wydarzeń dla Palestyny się działo właśnie w listopadzie, więc być może i ten listopad nam coś przyniesie. Podczas właśnie 67 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ zapadła ta znacząca rezolucja, która zmieniła status Palestyny właśnie w organizacji. No i rzecz kolejna, która tutaj też nam mówi co nieco na temat Palestyny i jej państwowości ewentualnej to z kolei decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze ponieważ od 1 kwietnia 2015 roku Palestyna stała się państwem stroną Międzynarodowego Trybunału Karnego 1 kwietnia więc być może dla niektórych w Tel Awiwie czy w Jerozolimie był to pewien żart prima aprilisowy natomiast to nie był żart dlatego że w istocie Palestyna już od Kilku wcześniejszych lat prowadziła taką intensywną politykę dyplomatyczną, aby właśnie uzyskać możliwość bycia stroną Statutu Rzymskiego MTK, po to oczywiście, aby mieć ten prawny oręż w postaci możliwości wszczęcia postępowań karnych przez prokuratora w Hadze dotyczące operacji militarnych Izraela, bo oczywiście to nie jest tak, że tylko teraz tak Izrael bombarduje strefę gazy, czy też planuje Operację inwazji lądową, to oczywiście też miało miejsce w niedawnej przeszłości. Tutaj też warto zauważyć, że początkowo 1 stycznia 2015 roku Palestyna uznała jurysdykcję MTK w tym trybie ad hoc, czyli jeszcze nie będąc stroną, tak jak chociażby stało się to w przypadku chociażby Ukrainy, o tym mówiliśmy w innych naszych odcinkach w pierwszym, w pierwszym sezonie. Oczywiście, zapraszamy, aby po nie sięgnąć i, i wysłuchać tych rozważań. I w istocie, rzeczywiście, z 1 kwietnia 2015 roku Palestyna stała się stroną Statutu Rzymskiego MTK, a w kolejnych latach, co zostało zwłaszcza potwierdzone w lutym 2021 roku, Izba Trybunału, która orzekała o tym, czy ma jurysdykcję wobec sytuacji palestyńskiej, po tym jak prokurator MTK z kolei oświadczył, że zamierza wszcząć postępowanie w kontekście samego, samych wydarzeń właśnie na terytorium Palestyny, ponownie terytorium Palestyny, stwierdziła, że faktycznie, czyli izba tutaj, izba MTK stwierdziła, że ma jurysdykcję, w zakresie terytorialnym, który obejmuje zarówno strefę gazy, zachodni brzeg Jordanu oraz wschodnią Jerozolimę. To jest niezwykle istotne, chociaż jednocześnie Izba Trybunału Karnego w Hadze zrobiła takie pewne zastrzeżenie, że to nie jest tak, że, że orzekła o statusie Palestyny z perspektywy prawa międzynarodowego publicznego tylko dla potrzeb, Statutu rzymskiego MTK, Palestyna staje się państwem właśnie dla trybunału, dla biura prokuratora. I to, jest, to są te kroki, które w ostatnich latach były podjęte przez Palestynę i spotkały się jednak ze sporą akceptacją społeczności Międzynarodowej, która powoduje, i tutaj jest ta moja z kolei odpowiedź na Twoje pytanie, że Palestyna staje się państwem. To jest ten proces tak zwany instatu nascendi, czyli ten proces tworzenia, rodzenia się, kształtowania się pewnej sytuacji prawnej i w tym przypadku takie mam właśnie wrażenie, że Palestyna coraz bardziej jest państwem, Choć to, że jest podmiotem prawa międzynarodowego, który posiada swoje prawo do samostanowienia, możliwość wchodzenia w relacje międzynarodowe, właśnie mówiłeś o traktatach, dyplomatach, to już wydaje się, że już wcześniej, od lat 80., kiedy pierwsze uznania miały miejsce, już w zasadzie Palestyna wtedy była podmiotem. Natomiast faktycznie dzisiaj staje się w moim odczuciu państwem w tym właśnie procesie instatu na No i teraz pytanie do Ciebie. Po pierwsze. Czy zgadzasz się ze mną, czy masz może tu jakąś inną opinię na ten temat? I teraz pytanie, jakby, które jakby jest kontynuacją tego pierwszego. Patrząc na dzisiejszą operację Izraela, czy można ją jakby zakwalifikować, że Izrael wykonuje prawo do samoobrony, ponieważ skoro Palestyna jest państwem, a z terytorium Palestyny, czyli ze strefy gazy, dokonany został atak na Izrael, to właśnie jest to prawo do samoobrony przeciwko państwu Palestynie. Czy też może, jeśli Palestyna państwem nie jest, to jest to samoobrona, ale wobec podmiotu niepaństwowego, którym jest Hamas, który operuje w Strefie Gazy, więc dlatego właśnie tam skierowana jest operacja militarna, lub też być może jakaś taka operacja wymuszania pokoju, peace and enforcement. Więc no właśnie, to takie zapewne. Nie, niezbyt proste pytania, to oczywiście zdajemy sobie sprawę, ale chciałbym twoją, twoją opinię na ten temat właśnie usłyszeć. To, co powiedziałeś pod kątem państwowości Palestyny, czyli terytorium ludność. Kwestia terytorium i ludności wydaje mi się, pod tym kątem jest, nie jest specjalnie sporna, bo tak jak wspomniałeś, terytorium nie musi być spójne, oczywiście mamy ludność, mamy naród palestyński, pojawia się właśnie kwestia tej władzy. Jednak patrząc z perspektywy samej władzy per se, no to pojawia się pytanie, czy władza suwerenna władza, czyli władność i samowładność? Czy jest ta samowładność, czyli czy państwo w stosunkach zewnętrznych wyraża tylko i wyłącznie swoją wolę. No, Palestyna, bo też musimy pamiętać o tym, o tej zmianie także tego przedstawicielstwa międzynarodowego, słowo WP na Palestynę, bardzo szeroko korzysta z Just traktatum z prawa nawiązywania stosunków kontaktów dyplomatycznych, więc tu faktycznie tak jak wspominasz, i ta aktywność przed różnego rodzaju trybunałami MTK, ale także poze względem Stanów Zjednoczonych, właśnie dotyczący przeniesienia ambasady z Tel AWIWU do Jerozolimy, gdzie Palestyna powołuje się na naruszenie stosownych przepisów prawa dyplomatycznego, konsularnego, to sygnalizuje faktycznie, że no mamy do czynienia ze speł spełnieniem tego kryterium, tego zewnętrznego suwerenności, ale problemem jednak jest ta, ta całą władność, tak? czyli pojawia się takie pytanie, czy czy faktycznie Palestyna sprawuje pełne władztwo nad no właśnie tym bytem terytorialnym, który czasami się rozdziela, czasami się mówi, że Palestyna, autonomia palestyńska. E te kwestie są dość złożone. I tu jak widzimy, no nie do końca tak jest, no bo właśnie zachodni brzeg to są różnego rodzaju te strefy o różnej jurysdykcji. Są obszary całkowicie okupowane przez Wojsko Izraelskie, a strefa gazy to jeszcze jest coraz bardzo ciekawa kwestia, bo tak jak wspomniałeś, do 2005 roku w strefie gazy było Wojsko Izraelskie, ale po 2005 roku wycofało się, no i właśnie pojawia się Hamas. W samej autonomii palestyńskiej Hamas i Fatah to są konkurencyjne Ugrupowania to Fatah jest traktowane jako to ugrupowanie dominujące, no i teraz też musimy wziąć pod uwagę, że Autonomia Palestyńska jako taka odcina się od Hamasu, traktując po prostu to jako jakieś ekstremistyczne, terrorystyczne ugrupowanie polityczne, które, no być może ma takie cele polityczne, jakieś takie cele, które no są związane z, tym, z tymi dążeniami z tymi dążeniami do utworzenia własnego państwa, ale jednak stosując metody nieakceptowane przez Palestynę jako taką. Czyli i, i, i mamy do czynienia no niezwykle zagmatwaną sytuacją, czyli po pierwsze czy możemy mieć do czynienia z jak w ogóle traktować sytuację w Gazie z perspektywy jus bellum, tak? No bo generalnie przepisy jus ad bellum działają tylko właściwie w relacjach pomiędzy państwami. Taki klasyka prawa międzynarodowego stanowi, że użycie siły no jest zakazane pomiędzy państwami, tak? I że napaść zbrojna w rozumieniu artykułu 51 może nastąpić tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z aktem, aktem państwowym. Zresztą Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości stanowił o tym także w kontekście czy, czy opinii doradczej dotyczącej muru palestyńskiego, ale również innych postępowań, że no nie ma czegoś takiego w języku Karty Narodów Zjednoczonych jak samoobrona przed podmiotem niepaństwowym. Tylko my też wiemy, że obok traktatów też jest prawo zwyczajowe, i um, przechodząc do drugiego kwestii zagadnienia, bo dokonując pewnego tego podsumowania tego, tego problemu, który wspomniałeś, czy mamy do czynienia z, z samoobroną, czy mamy do czynienia z aktem użycia siły, ta odpowiedź izraelska w ogóle może być badana w tym kontekście, no to należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Palestyna jest państwem. I tak jak wspomniałem, będzie wiele opinii teraz też warto zwrócić uwagę na to, że w tym postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym mieliśmy do czynienia z wieloma amicus curiae, czyli takimi opiniami wielu wybitnych autorytetów z zakresu prawa międzynarodowego, którzy przekonywali, że Palestyna państwem nie jest. Jeżeli przyjąć by taki pogląd, że Palestyna państwem nie jest, no to faktycznie w tej relacji to Jusad Belum nie, nie ma, nie pojawia się, biorąc pod uwagę tą klasykę. Samoobrona pod kątem działania ze strony grupy niepaństwowej to zaczyna być coś, co w praktyce państwie się pojawiło od 2001 roku, gdzie Stany Zjednoczone zaczęły wprowadzać właśnie możliwość powoływania się na prawo do samoobrony w związku z działaniami organizacji terrorystycznych i faktycznie w tej mierze być być może być może praktyka państwa taki wyjątek stworzyła chociaż jest to bardzo kontrowersyjne i krytykowane no ale zwróćmy uwagę chociażby na tej podstawie Turcja dokonuje dokonała takiej inwazji wojskowej na terytorium Syrii argumentując to, że musi chronić swoją granicę właśnie przed działaniami różnego rodzaju grup tutaj chodziło głównie o kurdów grup niepaństwowych które stanowią zagrożenie dla tureckiego bezpieczeństwa narodowego powołując się na przykład w liście do rady bezpieczeństwa jednak na Artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, czyli traktując to jako napaść zbrojną, co w myśl klasyki prawa międzynarodowego nie do końca się spina, bo jednak jest ten wymóg, aby to było, to była, to było działanie państwa. Więc sprowadzając to do dwóch problemów. Pierwszy problem, który należałoby rozstrzygnąć, czy Palestyna jest państwem? I tak jak mówiliśmy, poglądów może być bardzo wiele, bo z jednej strony wykonuje wiele przymiotów państwowości, ale z drugiej strony pojawia się problem, czy władza w istocie suwerennie, niezależnie swoim terytorium, czy ma w 100% jest tym państwem, czy ma ten komponent niepodległości, czyli to jest pierwszy aspekt. Drugi problem, no to właśnie to jest problem związany z tym, Y, y, z zakwalifikowaniem działań Hamasu jako grupy zbrojnej o charakterze terrorystycznym, względem których Praktyka państw dopuszcza poparta za prawo, zwyczajowo dopuszcza możliwość wykonywania prawa do samoobrony z zakresu artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Międzynarodowy Trybunał Karny tego tematu nie podjął. Międzynarodowy Trybunał Karny po prostu, tak jak wspomniałeś, stwierdził, że jego orzeczenie jest wydawane tylko i wyłącznie na potrzeby postępowania przed MTK, nie badając to, czy jest państwem. Pomimo, tak jak wspomniałem, bardzo wielu amikuskurie, bo można wejść na stronę Trybunału i zobaczyć sobie, że naprawdę wybitne osoby, profesor m.in. Shaw, który napisał jeden z najbardziej chyba znanych podręczników z zakresu prawa międzynarodowego, bardzo wiele osób próbowało przekonać Trybunał, że Trybunał powinien odmówić, powinien stwierdzić brak swojej jurysdykcji, z uwagi na to, że no, jurysdykcja Trybunału dotyczy tylko i wyłącznie państw. Trybunał zręcznie stwierdził, że to są jakby dwie różne kwestie, i tej kwestii ostatecznie nie ustalił. Tu też trzeba jednak zwrócić uwagę na takie delikatne elementy, na przykład jakie jest stanowisko Polski odnośnie Palestyny i ja przeczytam fragment, który znajduje się na stronie rządowej gov.pl, mianowicie polskie stanowisko jest następujące, Polska popiera prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia i jego aspiracje do posiadania niepodległego państwa jako finalnego rezultatu bliskowschodniego procesu pokojowego. To jest jednak troszeczkę co innego niż takie uznanie państwa wprost. Tak, Jest to uznanie aspiracji narodu palestyńskiego do utworzenia własnego państwa, ale właśnie w tych wszystkich procesach, w tych wszystkich deklaracjach, w tych wszystkich rezolucjach wydaje mi się, że brakuje kropki na i. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, jak Ty na to patrzysz, ale jeżeli słuchaj, wspomnieliśmy o samym Trybunale, no to znowu Międzynarodowy Trybunał Karny, niestety, no musimy to powiedzieć z olbrzymią przykrością, znowu ma pełne ręce, pełne ręce do pracy, ponieważ no oczywiście agresja rosyjska przeciwko Ukrainie. A teraz nagle znowu pojawia się konieczność działania, i takiego wydaje się w trybie dość pilnym. Jest takie oczekiwanie, również w kontekście tego, co się dzieje w strefie gazy. Jak Ty to widzisz? Czy. No trzeba sobie też, zanim się oddam głos, warto o tym, wspom warto o tym także wspomnieć, że ta decyzja o uznaniu jurysdykcji Trybunału z 2021 roku, ona miała miejsce wcześniej niż wybuchła. Ta pełnoskalowa inwazja rosyjska przeciwko Ukrainie. Dla mnie to był taki przykład próby, pierwszy przykład. No, może nie pierwszy, bo jeszcze był problem Afganistanu, ale powiedzmy jeden z pierwszych momentów, w którym Trybunał chciał wyjść z tego, z tego pewnego narzucanego mu obrazu narzędzia neokolonializmu skierowanego w państwa słabsze, głównie w państwa afrykańskie i w ten sposób niejako próbowano no jakby rozciągnąć tutaj tą jurysdykcję także względem no, jednego z państw, które oczywiście w ramach swych działań zbrojnych no wyjątkowo często no, posługuje się siłą zbrojną i być może tworzy potencjalne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego, czyli Izraela w tej mierze, które oczywiście przypomni Izrael stronom MTK, nie jest. Oczywiście od 2021 roku, co trochę jest trudno uwierzyć, bardzo dużo się zmieniło, ale powiedz mi też, jaką politykę karania, czy w ogóle, bo widzimy pewną politykę karania MTK w odniesieniu do Ukrainy, ale jaką politykę w tej mierze MTK będzie przyjmowało względem Izraela? Czy na przykład uważasz, że ten rozkaz dotyczący ewakuacji, to znaczy rozkaz, właśnie co to jest dokładnie, ewakuacji części ludności ze strefy gazy. Czy na przykład może to być potraktowane, bo z jednej strony perspektywa może być taka, że to może być ostrzeżenie, z drugiej strony to może być traktowane jako przymusowe wysiedlenie. Czy uważa, że możemy mieć taką no, sytuację dość niesamowitą, że Putin został oskarżony. Ale na przykład nie wiem, Benjamin Netanyahu może zostać oskarżony przez międzynarodowy trybunał karny za no po prostu taki a nie inny system prowadzenia działań zbrojnych, który na przykład może prowadzić do przymusowych wysiedleń, a jak widzimy, międzynarodowy trybunał karny jest na tej kwestii wyczulony, bo przecież zarzut jaki został sformułowany Putinowi też dotyczy przesiedleń, dokładnie ukraińskich dzieci. Zadałeś kolejne niezwykle trudne pytania, ale oczywiście od tego jest nasz podcast, aby próbować na nie odpowiadać. Rzeczywiście tutaj bardzo celna i cenna uwaga, którą zaprezentowałeś, że MTK teoretycznie w takim świecie idealnym, idealnego normatywizmu, po prostu jest organizacją międzynarodową czy też trybunałem, który ma cechy. Międzynarodowej organizacji, która właściwie powinna być całkowicie apolityczna, i jakby zbierać informacje, i jeśli jest to możliwe wobec państw w stron, swoją jurysdykcję rozpościerać. Ale rzeczywiście od kilku lat wspomniała się o Afganistan, czyli w tle zbrodnie amerykańskie, Palestyna. Czyli właśnie w tle zbrodnie izraelskie, no i też Ukraina, czyli w tle zbrodnie rosyjskie. Trzy przykłady trzech państw, w tym dwóch supermocarstw, jednego no wręcz jednak, mimo powiedzmy niewielkości terytorium, to jednak potężnego gracza na Bliskim Wschodzie, jakim jest, jakim jest Izrael, które faktycznie są już teraz w istocie rozpoczęte pod kątem właśnie odpowiedzialności karnej osób pochodzących z tych państw, obywateli tych państw, czyli krótko mówiąc, najczęściej są to żołnierze sił zbrojnych, ewentualnie osoby z grup paramilitarnych, jak w przypadku Rosji, które, które Rosja kontroluje. To jest taki szczególny sygnał, który popłynął z Hagi kilka lat temu że faktycznie Trybunał nie chce już być tym Trybunałem dla wyłącznie państw słabych, czyli tych afrykańskich, które w, zwłaszcza w pierwszej dekadzie XXI wieku praktycznie zdominowały wokandę Trybunału, chociaż pierwszy wyrok to dopiero 2012. Niemniej te sprawy dotyczyły wyłącznie w istocie państw afrykańskich i zbrodni, które były dokonywane podczas konfliktów zbrojnych na tym kontynencie. Takim sygnałem dla mnie był wybór Karima Kana, czyli brytyjskiego prawnika na prokuratora, prokuratora MTK po tym, jak poprzednią kadencję sprawowała Fatou Bensuda z Gambii, czyli wtedy, jak uważaliśmy, jak większość ekspertów, że to był taki sygnał, że MTK jest w jakimś sensie otwarty na kooperację właśnie z Afryką. Nie chcąc w Afryce być postrzeganym jako sąd neokolonialny, to wydaje się, że wybór Brytyjczyka, czyli obywatela stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ Wielkiej Brytanii, też był takim sygnałem, że to wzmocnienie pozycji MTK jest oczekiwane w samym Trybunale, ale też i przez część państw, w tym przypadku, na pewno te państwa europejskie, które są stronami Sądu Rzymskiego, MTK, czyli w zasadzie większość państw, chociażby Unii Europejskiej, czy też NATO, mówiąc oczywiście o tych państwach europejskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. I z perspektywy samej strefy gazy, rzeczywiście od 2014 roku prokurator. Może się przyglądać i przygląda się w postępowaniu zbrodniom, które dokonane były na terytorium, właśnie, które sobie zdefiniowaliśmy jako strefę gazy, zachodni brzeg Jordanu i wschodnią Jerozolimę, czyli de facto strefę gazy, bo tutaj mówimy o wojnie z 2014 roku, właśnie w strefie gazy. Kilka dni po tej. Strasznej sobocie 7 października, Karim Khan wreszcie zabrał głos, to było już też kilkanaście dni temu, ale zabrał głos, że w istocie zbiera informacje, to jest taka rutynowa procedura i ostrzegł obie strony konfliktu, że dlatego, że to zwrócenie się przez Palestynę z prośbą o śledztwo było bez daty końcowej. To w istocie również może objąć wydarzenia współczesne, obecne, które się teraz na naszych oczach dzieją i może być również tak, że to dochodzenie dotyczące głównie roku 2014 obejmie wydarzenia z roku 2023. Więc, jakby to jest ta możliwość również w temporalnej jurysdykcji, która tutaj w pełni jest zgodna z i deklaracją Palestyny i decyzją MTK. O właśnie jurysdykcji wobec tego obszaru. Teraz pytanie: kto właściwie może być przez MTK ścigany i sądzony? Tutaj warto przypomnieć, o tym też mówiliśmy zwłaszcza na koniec pierwszego sezonu i zachęcamy do wysłuchania odcinka z panią profesor Patrycją Grzebyk, dotyczące, rozmowy dotyczącej 25-lecia MTK. Mówiliśmy wtedy, że tak naprawdę MTK może. Swoją jurysdykcję wykonywać wobec terytorium państwa, które akceptuje jurysdykcję, czyli w tym przypadku Palestyny, ale również wobec obywateli innych państw, którzy na terytorium tego właśnie państwa akceptującego dokonują zbrodnie objęte jurysdykcją Trybunału. Czyli w istocie, w przypadku współczesnej sytuacji, tej obecnej, która ma miejsce 7 października, MTK czy prokurator może ścigać zarówno przypadki zbrodni Hamasu, Dokonane na terytorium Izraela, ponieważ w tym przypadku Hamas w kontekście jurysdykcji personalnej wywodzi się z strefy gazy, która jest objęta jurysdykcją przez Trybunał, a również, jak również zbrodnie państwa izraelskiego, które dokonywane są najprawdopodobniej, to już kwestia oceny, czy takie one są, czy ich nie ma, teraz podczas operacji powietrznej, a być może jeśli ona się również dojdzie do skutku, również operacji lądowej, ponieważ w tym przypadku, mimo że Izrael nie jest stroną, to jeśli właśnie zbrodnie dokonywane byłyby przez żołnierzy izraelskich na terytorium strefy gazy, czyli Palestyny, ta jurysdykcja również byłaby terytorialna, a w tym przypadku spełniona. Czyli MTK teoretycznie ma otwarte ręce, ma możliwość pełną, aby zbrodnie obu stron konfliktu ścigać. No i teraz jest pytanie o tą właśnie politykę, ponieważ ta polityka rzeczywiście w kontekście Rosji była bardzo stanowcza. Nie dość, że Władimir Putin to oczywiście jest rzecz bez precedensu, chociaż był teoretycznie precedens Omar Al-Bashira wcześniej, ale jednak mówimy o prezydencie urzędującym z tego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Pamiętajmy, że również w cieniu wydarzeń na terytorium Ukrainy MTK również Wydał nakaz aresztowania wobec trzech osób, i z tego dwóch z Rosji wobec konfliktu rosyjsko-gruzińskiego z 2008 roku. Więc ponownie w tle mamy osoby z Rosji, które mogą być ścigane, więc na tym polu jest niezwykle aktywny. No i teraz pytanie: jak postąpi w kontekście Hamasu i Izraela? Czy rzeczywiście prokurator będzie w pełni obiektywny i będzie ścigać zbrodnie obu stron konfliktu, do czego oczywiście w takim idealnym świecie dojść powinno, czy jednak, jako być może właśnie osoba z świata zachodniego, być może skupi się najpierw na zbrodniach Hamasu, które były dokonane, tutaj jakby uzasadniając to, że to zbrodnie Hamasu dokonane 7 października i w kolejnych dniach doprowadziły, do tego stanu, więc to one są jakby zarzewiem całej tej nowej sytuacji. To oczywiście wymaga dalszej obserwacji po prostu tego, co zrobi prokurator Kan. natomiast taką, taką sytuację, taką możliwość biorę pod uwagę, że faktycznie w pierwszej momencie to będzie jednak Hamas, który będzie na celowniku prokuratora, choć oczywiście nie powinien on całkowicie pominąć sytuacji działalności Izraela, ponieważ no właśnie to jest pytanie do Ciebie, jako tutaj wybitnego eksperta prawa humanitarnego. Jak oceniasz w ogóle operację zbrojną właśnie pod tym kątem operację zbrojną Izraela, czy jest ona prowadzona z poszanowaniem reguł, zasad proporcjonalności i rozróżniania wszystkich tych kardynalnych reguł właśnie prawa humanitarnego? Czy jednak można wskazać na pewne działania, które, no właśnie, tak jak wspominałeś wcześniej, mogą wręcz być kwalifikowane jako zbrodnie wojenne, a może nawet zbrodnie przeciwko ludzkości, bo przecież sytuacja dotycząca chociażby odcięcia Palestyńczyków od wody, prądu czy, czy gazu w istocie też może być traktowana jako właśnie element tego. Celowego ataku na ludność cywilną, tego systematycznego, rozległego ataku na ludność cywilną, który również jest przewidziane właśnie przez statut rzymski MTK. W istocie, nawet można powiedzieć o przykładzie eksterminacji, oczywiście nie w sensie ludobójstwa, ale jako zbrodnia przeciwko ludzkości, czyli to celowe stworzenie warunków do życia, czytaj właśnie odcięcie wszelkich możliwych dóbr, jak woda, prąd czy gaz, które mają, i tutaj również status rzymski o tym mówi, pozbawienie dostępu do jedzenia i opieki medycznej, które właśnie są obliczone na wyniszczenie części ludności, ludności cywilnej strefy gazy. Więc jak ty do tego podchodzisz właśnie z perspektywy prawa humanitarnego, czy rzeczywiście widać tutaj te elementy dotyczące możliwości kwalifikacji Działań Izraela jako spełniających kryteria, czy to zbrodni wojennych, czy też właśnie zbrodni przeciwko ludzkości, zgodnie, zgodnie z statutem rzymskim MTK. Jak to widzisz? Jeszcze tylko właśnie wrócę do tej kwestii polityki karania, którą Ty wspomniałeś. I potwierdza się jedna rzecz, którą, o której mówiliśmy w poprzednich odcinkach naszego podcastu. Otóż potwierdza się to, że jakby że jakby Trybunał postawił sobie decyzją odnoszącą się do Putina bardzo wysoko poprzeczkę. I teraz z tej perspektywy, tej wysokiej poprzeczki będzie oceniany w następnych konfliktach, które niestety, jak widzimy, będą miały miejsce. Ta poprzeczka, tak jak wspomnieliśmy, pod kątem politycznym, została postawiona. Bardzo wysoko, i jest, moim zdaniem, takie trochę oczekiwanie, że skoro trybunał no, jest w stanie postawić zarzut głowie państwa stałemu członkowi Rady Bezpieczeństwa NZ, to dlaczego na podstawie podobnych zbrodni o podobnych znamionach zbrodni kierowniczych, nie będzie stawiał takich zarzutów głowom państw w przyszłości? Bardzo powiedziałbym, realna kwestia, no bo właśnie ty wspomniałeś tutaj o tym, że jednak w pierwszej kolejności będą badania zbrodni Hamasu, a ja mam wrażenie, że w takiej otoczce medialnej. Jest duże oczekiwanie co do badania właśnie spraw izraelskich w pierwszej kolejności. No i pojawia się tutaj pytanie, znowu, jaka będzie odbiór, recepcja działań Trybunału. Czy jeżeli Trybunał tutaj, no w pewnym sensie, nie przeskoczy tej poprzeczki, którą postawił sobie w sprawie ukraińskiej, to czy nie zaważy jednak tutaj na, no, na jakiejś takiej ocenie Trybunału, jakiego, jako organu? Znowu, stricte zachodniego, a nie ogólnoświatowego. Jestem bardzo ciekaw, jak to zostanie rozstrzygnięte, bo, tak jak wspomniałeś, no, jest trudno jest mówić o naruszeniach prawa humanitarnego, ponieważ w pierwszej kolejności nie powinno się oceniać ataków po ich skutkach. To znaczy, Zawsze trzeba wziąć poprawkę na to, że mamy do czynienia z tak zwaną mgłą wojny. Może dochodzić do błędów w zakresie identyfikacji celów, może dochodzić do błędów w zakresie prawidłowego no, doboru, zestawu informacji wywiadowczych. To znaczy po prostu wywiad może sugerować, że mamy do czynienia z celem wojskowym, a cel wojskowy okazuje się być na przykład obiektem cywilnym, w którym schronienie mają cywile. Kolejna Kolejna kwestia: Hamas, który prowadzi działania wojenne, też w taki sposób, który no, naraża ludność cywilną na niebezpieczeństwo, bo na przykład rozmieszcza rozmyślnie cele wojskowe, ekranując właśnie cele cywilne. Na chwilę obecną no, widzimy, że ta kampania jest z pewnością kontrowersyjna. No, co do decyzji, co do przestrzegania zasady rozróżnienia, to chociażby bardzo kontrowersyjna decyzja odnosząca się do zaatakowania uniwersytetu w gazie, tylko dlatego, że no, będzie kształt. Że kształci inżynierów Hamasu. No to jest pod kątem naszym akademickim bardzo trudne uzasadnienie, bo nawet nie ma uzasadnienia, że tam być może była jakaś, nie wiem, skład broni czy też centrum dowodzenia Hamasu, tylko po prostu na takiej podstawie, że. Że coś w przyszłości, w wyniku normalnej aktywności uniwersytetu, ktoś może, no nie wiem, uzyskać wykształcenie pomocne w działaniach Hamasu. To wydaje mi się być uzasadnienie zupełnie nietrafione. Co mnie martwiło, to też takie oświadczenia niektórych polityków czy tych rzeczników IDF, które sugerowały, że ten odwrót będzie bardzo silny, że, że dojdzie do odcięcia, że zostanie rozpoczęte oblężenie. Ty, ty kojarzysz z pewnością IDF, i ich perspektywę prawną. Ona na świecie jest dość znana, i izraelskie siły zbrojne sporo włożyły w rozwój prawa humanitarnego. Organizują różnego rodzaju konferencje na ten temat, i jakby ta praktyka izraelska jest obecna i znana. I trzeba sobie powiedzieć wprost, że wydaje się nam, że Izrael. Jest państwem, które poważnie podchodzi do prawa humanitarnego. Natomiast no, przebieg tych operacji powietrznych, tak jak mówię, wskazuje, że, że jednak być może niektóre decyzje są co najmniej kontrowersyjne. Tak jak mówię, trudno jest wyciągać jakby wnioski co do każdego z tych powiedzmy elementów kampanii powietrznej, bo ta kampania powietrzna, tak jak mówię, no, no jest prowadzona w taki sposób, że my nie mamy dostępu do tego. Tego, co się dzieje na ziemi, a ta ocena post factum może być obarczona pewnymi wadami. Ale na przykład też stosowanie broni niekierowanych, stosowanie bomb o dużym wagowymiarze, trudno sobie wyobrazić, aby to przestrzegało aby, aby, aby w ten sposób przestrzegać zasad rozróżnienia, proporcjonalności i tak My oczywiście tutaj, no, ja, ja, ja oczywiście tutaj nie tylko mówię o, o działaniach Izraela, bo oczywiście pamiętajmy o działaniach Hamasu, o, o zabiciu um, ludności cywilnej, braniu zakładników, ale także chociażby o strzale rakietowym, który tak naprawdę narusza zakaz ataków bez rozróżnienia, bo Hamas strzela rakietami tylko po to, żeby trafić po prostu w coś na terenie terytorium Izraela, A tak naprawdę no, zgodnie z prawem humanitarnym powinno się kierować przeciwko określonym celom wojskowym. Do tego dochodzi kwestia właśnie, czy ostrzeżenia, czy przesiedlenie pomocy humanitarnej, odcięcia miasta, gdzie pojawia się w ogóle zupełnie ta płaszczyzna, która tak naprawdę moim zdaniem jest taką, w tym momencie taką olbrzymią osią polityczną w mediach, tak? Czy, czy prowadząc w jakiś określony sposób działania wojenne, Izrael może doprowadzić na przykład do przesiedlenia, do trwałego zmiany charakteru strefy gazy? Pomijając już kwestie związane z tym o prawie humanitarnym, mówimy ale oczywiście, mamy konflikty zbrojne międzynarodowe, nie międzynarodowe i też jest pewien, pewna dyskusja, czy to jest konflikt międzynarodowy, nie międzynarodowy. Dla mnie raczej jest to nie międzynarodowe, bo jednak jest to wojna z Hamasem, ale są głosy, które twierdzą, że skoro jest to obszar okupowany, chociaż też nie do końca wiadomo, czy strefa gazy jest okupowana, bo patrząc chociażby z perspektywy efektywnej kontroli, na no to samym lotnictwem terytorium efektywnie się nie kontroluje. Więc wydaje mi się, że masę pytań czego się najbardziej obawiam? Obawiam się jednak tego, że ta operacja lotnicza przekształci się w operację lądową. No i niestety będziemy mieli obrazki podobne jak w Moreju polu, czyli pomieszanie celów, ogromną destrukcję, no i niestety wiele, wiele cierpienia i zniszczenia. No i właśnie na zakończenie słuchaj, twoja perspektywa polityczna czy Wydaje ci się, że ten konflikt eskaluje? Czy tak naprawdę być może, no może zadecydują jakieś takie delikatne próby złagodzenia tego konfliktu? Bo widzimy również akcję prezydenta Bidena, który jednak poprosił o pewnym, pewną dozę wstrzemięźliwości podczas swojej ostatniej wizyty w Izraelu. Widzimy, że Joe Biden już po raz kolejny, właśnie, czyli po Ukrainie angażuje się bardzo mocno i angażuje Amerykę jako tego właśnie żandarma międzynarodowego, przynajmniej chce przywrócić status USA taki, jaki zwłaszcza w latach 90. to państwo posiadało. Też wydaje mi się, że ta misja Joe Bidena no jednak była pewnym, skończyła pewnym fiaskiem, ponieważ właśnie przez to, że Odbyła się dosłownie dzień po tym, jak jeden ze szpitali w strefie gazy został zbombardowany. Pytanie też przez kogo. To pytanie już też jest na tyle trudne, że ciężko na nie odpowiedzieć w kontekście podcastu, będąc daleko, daleko od centrum wydarzeń. Natomiast spowodowało to, że zarówno w Jordanii, jak i w Egipcie nie chciano się spotkać z Joe Bidenem. W Egipcie faktycznie doszło do takiego szczytu dla pokoju. To jest szczyt, który odbył się w przeddzień, dnia, w którym nagrywamy ten odcinek. W którym wziął udział faktycznie całkiem sporo podmiotów, bo były to, było to ponad 30 państw, również Unia Europejska, również ONZ na czele ze sekretarzem generalnym tej organizacji. No ale nie było tam właśnie Izraela, nie było tam USA, nie było tam również Iranu, który jest bardzo. W to zaangażowany w kontekście swoich pewnych kontaktów z Hamasem. Wydaje mi się, że tutaj podobnie jak w przypadku wojny rosyjsko-ukraińskiej, gdzie Turcja chce pewną rolę odgrywać i odgrywa tutaj też zapewne kilka innych państw chciałoby na tym konflikcie co nieco ugrać dla, dla siebie. Może właśnie takim państwem jest Egipt, może ponownie Turcja również z uwagi na to poparcie sprawy palestyńskiej, być może Arabia Saudyjska, tak, z perspektywy pewnych relacji właśnie, które są nawiązywane z Izraelem, temat na pewno bardzo, bardzo złożony, no oby nie było tak, że ta sytuacja rzeczywiście eskaluje na region Bliskiego Wschodu w kontekście militarnym, bo to rzeczywiście wtedy może już być otwarcie. No właśnie III wojny światowej, już któryś raz o tym prawda, mówimy, trochę jak mantrę. Ale, ale faktycznie Bliski Wschód na ogół bywał tym, tą beczką prochu, więc mam nadzieję, że te rozmowy pokojowe przynajmniej jakoś doprowadzą do pewnego zawieszenia broni. No i również, że Izrael jednak nie dopuści się pewnych działań, które rzeczywiście nazwać moglibyśmy zbrodniami wojennymi, czy nawet zbrodniami przeciwko ludzkości. To jest kwestią czasu, najbliższych dni, tygodni, miesięcy, a zapewne i lat, a może dekad, ponieważ właśnie zauważmy, że zaczęliśmy od właściwie pierwszej wojny światowej, kończymy na współczesności, a wciąż nie widać realnego zakończenia tej bliskowschodniej układanki. To oczywiście temat, który, który wymaga dalszej refleksji. No a zatem dzisiejszy odcinek, odcinek poświęcony Strefie Gazy, Izraelowi, prawu międzynarodowemu serdecznie dziękuję. Mateusz Piątkowski oraz Tomasz Lachowski. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.